Z poprzedniego filmu wiemy już mniej więcej, co to jest liniowa zależność, też liniowa niezależność, co to jest liniowa zależność wektorów. No i teraz w tym filmie przeanalizujemy sobie dokładnie bardziej formalną definicję liniowej zależności, no i też co za tym idzie liniowej niezależności. No więc powiemy sobie tak, że jak mam pewien zbiór wektorów S, zbiór wektorów V1, V2 aż do Vn. To taki układ wektorów jest liniowo zależny, czyli jest, napiszę, jest liniowo zależny hmm. wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest następujący warunek. Kiedy istnieje, kiedy istnieje taka kombinacja liniowa, Kombinacja liniowa, która daje 0. To ja to napiszę. Kombinacja liniowa tych wektorów, czyli C1 razy V1, dodać C2 razy V2, dodać i tak dalej, aż do Cn razy Vn. To też już z poprzednich filmów wiemy, co to jest kombinacja liniowa. Bierzemy wektory, mnożymy przez jakieś liczby i dodajemy. To jest kombinacja liniowa, a te liczby nazywamy współczynnikami kombinacji liniowej. I kiedy istnieje taka kombinacja liniowa, która daje 0, ale to jest zero takie wektorowe, to jest wektor zerowy. Może napiszę, to jest taki wektor, który wszystkie współrzędne ma równe 0. Przy czym tutaj oczywiście można zawsze wziąć wszystkie te, te stałe równe 0 i dostaniemy 0. Czyli interesująca taka sytuacja, kiedy nie wszystkie. Kiedy nie wszystkie. Nie wszystkie Ci są równe 0 są równe 0. Co oznacza, że co najmniej jedna stała, co najmniej jedna, jeden z tych współczynników, co najmniej jedna stała jest różna od 0. No to oznacza, że nie wszystkie, tak, różna od 0. Jeżeli co najmniej jedna jest różna od 0, to znaczy, że nie wszystkie są równe 0. No i to jest taka formalna definicja. No i ten warunek, o tym, że, że nie wszystkie te stałe są równe 0, skraca się do, do takiego zdania, że mówi się, że to jest nietrywialna kombinacja liniowa. Przy czym trywialna kombinacja liniowa to jest taka, gdzie wszystkie współczynniki kombinacji liniowej są równe 0. No to jest trywialne, tak jak weźmiemy wszystkie współczynniki równe 0, no to dostaniemy 0. No więc mówimy, że układ jest liniowo niezależny, jeżeli istnieje nietrywialna kombinacja liniowa tych wektorów, która daje 0. A nietrywialna oznacza, że nie wszystkie współczynniki są równe 0. No i co za tym idzie? Wtedy, kiedy jedyną kombinacją liniową wektorów, która daje 0, jest taka kombinacja, w której wszystkie współczynniki są równe 0, no to wtedy układ jest liniowo niezależny. Czyli jeżeli istnieje taka nietrywialna kombinacja liniowa, to jest, za, jest liniowo zależny. Natomiast kiedy nie istnieje nietrywialna kombinacja liniowa, czyli kiedy jedyna kombinacja liniowa, która daje 0, to jest taka, gdzie wszystkie współczynniki są równe 0, to wtedy układ jest liniowo niezależny. No dobrze, jak to się ma do tej definicji, o której mówiłem w poprzednim filmie? W poprzednim filmie mówiłem, że układ jest liniowo zależny wtedy, kiedy jeden z wektorów daje się przedstawić jako kombinacja liniowa pozostałych. Czyli na przykład powiedzmy, że ten wektor V1, powiedzmy, że wektor V1 jest kombinacją liniową pozostałych. Czyli tutaj mam jakieś stałe A2 razy V2, dodać A3 razy V3, dodać i tak dalej, aż do AN razy VN. Powiedzmy, że ten pierwszy jest kombinacją liniową pozostałych. No to ja teraz pokażę, że te definicje są równoważne. To znaczy, że jeżeli jeden z wektorów jest kombinacją liniową pozostałych, to wtedy spełniony jest ten warunek i na odwrót, pokażę, że jeżeli spełniony jest ten warunek, to jeden z wektorów jest kombinacją liniową pozostałych. To zajmijmy się tym pierwszym wynikaniem. Powiedzmy, że właśnie mam wektor v1 przedstawiony jako kombinacja liniowa pozostałych wektorów. No to teraz wystarczy, że od obu stron tego równania odejmę wektor v1 i wtedy będę miał 0, to wektorowe 0 równa się minus 1 razy v1, dodać a2 razy v2, dodać a3 razy v3, dodać i tak dalej, aż do an razy vn. No i widzimy, mam tutaj kombinację liniową tych wektorów od V1 do Vn przy czym przynajmniej jeden współczynnik jest różny od zera, bo przy wektorze V1 ma minus jedynkę. Czyli widzimy, że spełniona jest ta definicja. Mam kombinację liniową, nietrywialną, która daje 0. No i teraz w drugą stronę popatrzmy. Powiedzmy, że jest spełniony ten warunek i co najmniej jeden z tych współczynników jest różny od zera. Powiedzmy, że ten różny od zera współczynnik to jest C1. Oczywiście Mógłby być jakiś inny, no ale wtedy można je przenumerować, więc dla ustalenia uwagi, bez utraty ogólności zupełnie, możemy założyć, że, że ten różny od zera to jest ten pierwszy, ten C1 z numerkiem 1. Gdyby było inaczej, to po prostu wystarczy je przenumerować, tak żeby ten różny od zera miał numerek 1. No to jeżeli C1 jest różny od 0, no to ja mogę podzielić to równanie przez C1. I wtedy będę miał takie równanie. V1 równa się... Właśnie nie równa się, tylko V1 dodać C2 podzielone przez C1. Dlatego, że C1 jest różne od 0, no to mogę przez nie właśnie podzielić. Razy V2, dodać, i tak dalej. Tutaj będzie wszędzie wszystkie te współczynniki będą podzielone przez C1. No i to daje 0. No i teraz mogę od obu stron tego równania odjąć wszystko poza V1. Czyli zostanie mi po lewej stronie tylko V1, a co zostanie mi po prawej stronie? Zostanie mi. Ta cała reszta tylko z przeciwnym znakiem. Czasami się kolokwialnie mówi, że przenosimy to z przeciwnym znakiem na drugą stronę, no to oznacza, że po prostu odejmujemy to od obu stron, czyli będą minus C2 przez C1 razy V2. I tak dalej. Wszystkie te współczynniki teraz będą miały tutaj minus CN przez C1 razy VN. No i co tutaj widzimy? Widzimy, że V1 jest kombinacją liniową pozostałych. Wektorów, no tutaj mamy te współczynniki kombinacji liniowej, które są odpowiednimi stosunkami C, C2 przez C1, C3 przez C1 i tak dalej. Ponieważ C1 było różne od 0, no, no to mogłem podzielić, przenieść na drugą stronę i wyrazić V1 jako kombinację liniową pozostałych wektorów. Czyli widzimy, że te definicje są sobie równoważne. Jeżeli jeden z wektorów jest kombinacją liniową pozostałych, to znaczy, że istnieje kombinacja liniowa tych wszystkich wektorów, nietrywialna, która daje 0. No dobrze, no ale po co ja się tutaj tak gimnastykuję? No, okazuje się, że ta definicja jest dużo bardziej wygodna. To jest to taki dużo bardziej wygodny warunek do sprawdzania przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Teraz może zrobię tutaj dwa przykłady, na których sobie to przećwiczymy. Powiedzmy, powiedzmy że mam dwa wektory, układ dwóch wektorów. Wektor o współrzędnych 2,1 i wektor o współrzędnych 3,2. I teraz zastanawiamy się, czy ten układ jest liniowo zależny. No to napiszmy ten warunek, który był definicji, czyli biorę kombinację liniową tych wektorów, c1 razy wektor 21, dodać c2 razy wektor 32 i chcę sprawdzić, czy znajdę takie współczynniki c1 i c2, które dadzą mi wektor zerowy. Przy czym interesuje mnie, czy istnieje takie rozwiązanie, kiedy co najmniej jeden z nich jest różny od zera. Czyli to napiszemy tak, że jeżeli c1 lub lub C2 jest różny od 0, jest różny od zera, to wtedy te wektory są zależne, są liniowo zależne, jeżeli jedynym rozwiązaniem okaże się, się taka kombinacja liniowa, kiedy C1 i C2 będą równe 0, równe 0, Czyli jeżeli jedyne rozwiązanie to jest takie, że, obie, że oba te współczynniki są równe 0, no to znaczy, że wtedy te wektory są liniowo niezależne. No to sprawdźmy. Żeby to sprawdzić, no to trzeba rozwiązać układ równań. Bo tutaj mamy dwie współrzędne, więc to będą dwa równania. Co jeden razy dwa, przepiszę teraz pierwszy wiersz. Jak noszymy wektor przez skar, to po prostu obie współrzędne mnożymy przez, przez ten współczynnik. Czyli pierwszy wiersz będzie. Odpowiada o takim równaniu: 2 razy c1 dodać, tutaj mamy 3 razy c2 równa się 0, i to jest równania pierwszą współrzędną, no a druga współrzędna, no to mamy 1 razy c1 dodać 2 razy c2 równa się 0, i mamy taki układ równań. No i teraz, żeby go rozwiązać, to ja może wezmę pierwsze równanie, podzielę przez 2 i przepiszę tutaj pod spodem, czyli będę miał c1 dodać 3, drugie razy c2 równa się 0. Teraz mogę odjąć te równania od siebie stronami. Po prawej stronie dostanę 0. Tutaj jak odejmę, C1 się zredukuje, no bo tak specjalnie to dobrałem, żeby C1 się zredukowało. A tutaj mam 2 odjąć 3 drugie, czyli będzie 1 druga, 1 druga C2 równa się 0. Jak pomnożę przez 2, no to mam rozwiązanie, że C2 musi być równe 0. No dobrze, skoro C2 jest równe 0, no to mogę teraz wstawić C2 na przykład do drugiego równania. Jak wstawię do drugiego równania, no to mam C1 dodać 2 razy 0 równa się 0, no to z tego wynika, że co 1 też jest równe 0. Czyli widzimy, że jedynym rozwiązaniem tego układu równań jest takie rozwiązanie, kiedy obie te stałe są równe 0. Czyli nie ma takiej kombinacji liniowej, nietrywialnej, która dałaby wektor zerowy. Bo jedyna kombinacja liniowa, jaka daje 0, to jest taka, w której oba te współczynniki są równe 0. Czyli jesteśmy w tym przypadku. Czyli widzimy, że ten układ wektorów jest liniowo niezależny. Czyli tutaj możemy napisać, że te wektory są liniowo niezależne. Liniowo niezależne. No, jak mamy dwa liniowo niezależne wektory na płaszczyźnie R2, a tutaj to są wektory, które mają dwie współrzędne, czyli to są elementy płaszczyzny R2, no to jak mamy dwa liniowo niezależne, no to one rozpinają, one rozpinają całą płaszczyznę R2. To jest przypomnienie z poprzedniego filmu. Jak ktoś się zainteresował, to może sobie do niego zajrzeć. Czyli tutaj to kryterium dało nam odpowiedź. Ten, ten układ wektorów jest liniowo niezależny. No, to zróbmy jeszcze jeden przykład. Weźmy sobie teraz trzy wektory. Powiedzmy, że weźmiemy wektor 2, 1, wektor 3, 2 i wektor o współrzędnych 1, 2. Mamy takie trzy wektory. No, i teraz przetestujmy naszą metodę, czyli sprawdzamy, czy istnieje taka kombinacja liniowa tych wektorów. Czyli c1 razy pierwszy wektor, dodać c2 razy drugi wektor, dodać c3 razy trzeci wektor, która da wektor zerowy w wyniku. No i trzeba sprawdzić, czy będą takie stałe c1, c2, c3. Przy czym takie te współczynniki mają być, żeby nie wszystkie były równe 0. No ale zanim to rozwiążemy, to możemy popatrzeć. Być może widzisz, że, że te wektory nie mogą być liniowo niezależne, dlatego że mamy trzy wektory na płaszczyźnie R2. No to trzy wektory na płaszczyźnie R2 nie mogą być liniowo niezależne, dlatego że dwa wektory wystarczą, żeby rozpiąć całą płaszczyznę. Czyli jeżeli powiedzmy te pierwsze dwa, te pierwsze dwa są takie jak w poprzednim przykładzie, wiemy, że rozpinają całą płaszczyznę. No to znaczy, że ten trzeci jest kombinacją liniową tych dwóch, bo każdy wektor na płaszczyźnie z kombinacją liniową tych dwóch pierwszych skoro one całą płaszczyznę czyli widzimy że te wektory na pewno są liniowo zależne ja mogę to już napisać tutaj wiemy że są liniowo zależne ale sprawdźmy że ta metoda to potwierdzi czyli spodziewamy się że tutaj nam się uda znaleźć taką kombinację liniową która jest nietrywialna no właśnie no to tutaj znowu mogę napisać układ równań który odpowiada Temu jednemu równaniu wektorowemu, no bo mamy dwie składowe, więc będziemy mieli dwa, dwa równania na każdą składową oddzielnie. Czyli będę miał 2 razy c1 dodać 3 razy c2 dodać c3 równa się 0. No to to mam z, z przepisania pierwszego wiersza, a teraz z przepisania drugiego wiersza będę miał będę miał c1 dodać 2 razy c2 dodać 2 razy c3 równa się 0. No i mam taki układ równań. No i teraz widzimy, że mamy dwa równania na trzy niewiadome. Czyli wiemy, że na pewno nie będzie tutaj jednoznacznego rozwiązania, no bo mamy tylko, tylko dwa równania na trzy niewiadome. Więc możemy na przykład spróbować wybrać wartość jednej z tych niewiadomych, jednej z tych stałych i zobaczyć, czy nam się uda rozwiązać to tak, żeby znaleźć wartości tych dwóch pozostałych. Czyli powiedzmy, że ja przyjmę sobie, że c3 jest równe minus 1, no bo interesuje mnie taka kombinacja liniowa, w której. Nie wszystkie współczynniki są równe 0. No to ja powiedzmy, że sprawdzę, czy dla takiego wyboru mi się to uda rozwiązać. I tak wiem, że jedną z tych stałych mogę wybrać, dlatego mogę wybrać jej wartość, dlatego, że mam tylko dwa równania na 3, nie wiadomo. Jak wybiorę wartość jednej z nich, no to zostaną mi dwa równania na dwie pozostałe. No to sprawdźmy, czy dla takiego wyboru uda nam się to rozwiązać. Czyli tak, wstawiam do pierwszego równania, będę miał 2 razy C1 dodać 3 razy C2, Odjąć 1 równa się 0, a w drugim równaniu będę miał C1 dodać 2 razy C2 odjąć 2 równa się 0. No i teraz mam taki układ równań. No i teraz jak go rozwiązać? No, mogę tutaj na przykład drugie równanie pomnożyć przez 2 i odjąć od pierwszego, no może to zrobię tutaj w locie, tutaj pomnożę przez 2, czyli zamiast dwójki, tutaj będzie czwórka, a tutaj zamiast dwójki też będzie czwórka. I teraz odejmę te równania od siebie stronami. Tutaj nam się zredukuje C1, bo tak to było dobrane. Tutaj będzie 3C2 odjąć 4C2, czyli będzie minus C2. Tutaj mam minus 1 odjąć minus 4. Odjąć minus 4 to znaczy dodać 4, czyli minus 1 dodać 4 to będzie plus 3 równa się 0. No to tutaj mogę dodać C2 do obu stron i już mam rozwiązanie, że C2 jest równe 3. No to mam już drugi parametr C2, C3, i teraz jeszcze wystarczy obliczyć C1 to żeby obliczyć C1, to wezmę jeszcze tu inny kolor, czyli wstawię na przykład do tego równania C2 i C3 i obliczę C1. Czyli mam C1, dodać 2 razy C2, czyli dodać 6, dodać 2 razy C3, czyli minus 2, równa się 0, czyli C1 musi być równe 6 odjąć 2, to jest 4, czyli C1 musi być równe minus 4, po odjęciu 4 od obu stron tego równania. No i rozwiązałem, czyli mam Taką kombinację liniową ze współczynnikami C1, C2, C3, że wszystkie trzy są różne od zera. Wystarczyłoby, żeby co najmniej jedna była różna od zera, ale jak są wszystkie trzy różne od zera, no to, no to bardzo dobrze. Widzimy, że ten układ rzeczywiście jest liniowo zależny, bo udało nam się znaleźć taką kombinację liniową, której nie wszystkie współczynniki są równe 0, w szczególności żaden z nich nie jest równy 0. Więc wiemy, że taka kombinacja, którą teraz napiszę tu, tutaj z, tym, z tymi współczynnikami, które znaleźliśmy, czyli C1. Minus 4, wiemy, że ta kombinacja daje 0. I sobie zaraz sprawdzimy, czy na pewno rozwiązaliśmy dobrze, czy to się zgadza. Czyli tutaj mam minus 4, C2 jest równe 3, czyli dodać 3 razy drugi wektor, wektor 3, 2. I minus 1, bo to było C3, tak sobie wybrałem, razy 1, 2 równa się 0. Oczywiście, gdybym dokonał innego wyboru, gdybym wybrał wartość C3, na przykład równą plus 1, no to tutaj bym dostał po prostu te współczynniki z przeciwnymi znakami. Gdybym wybrał jakąś wartość C2, no to bym znalazł jakieś współczynniki C1, C3. No tutaj mamy znaleźć jakąś kombinację liniową. No i jakąś znalazłem. No i teraz możemy sprawdzić, czy to się zgadza. Sprawdźmy. Pierwszy rząd minus 4 razy 2 to będzie minus 8, dodać 3 razy 3, czyli dodać 9 to będzie minus 8, dodać 9 to będzie 1. Odjąć 1 to jest 0, zgadza się. I teraz druga składowa, minus 4, dodać 6 to jest plus 2, odjąć 1 razy 2, czyli odjąć 2, 2, odjąć 2, 0. Zgadza się, czyli rzeczywiście ta kombinacja liniowa tych wektorów daje 0. No i teraz widzimy, że to się zgadza również z tą naszą wcześniejszą, z poprzedniego filmu, intuicyjną definicją liniowo-niezależności. No bo widzimy, że na przykład ten trzeci wektor jest kombinacją liniową dwóch pierwszych. Tutaj wystarczy, że. Przeniosę ten wektor na prawą stronę, no i już mam współczynniki kombinacji liniowej, że po prostu muszę mieć minus 4 razy pierwszy, dać 3 razy drugi, żeby dostać ten trzeci. Ale widzimy, że równie dobrze mogę wyrazić na przykład pierwszy jako kombinację liniową dwóch pozostałych. Wystarczy, że podzielę tutaj przez minus 4 to równanie. Tak jak zrobiłem w ogólnym przypadku na początku filmu, przeniosę te dwa wektory na drugą stronę i będę miał pierwszy wyrażony jako kombinację liniową drugiego i trzeciego. Tak samo mogę wyrazić drugi jako kombinację liniową pierwszego i trzeciego, dzieląc to równanie przez trzy i przenosząc to, co trzeba, na drugą stronę. No, czyli widzimy przydatność tego warunku, widzimy, co to jest, mam nadzieję, że lepiej widzimy, co to jest liniowa zależność i liniowa niezależność wektorów.